Co znajduje się w ulu, jakie owady spotkamy w najbliższym otoczeniu i które z nich najczęściej żyją wokół nas? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań najmłodsi znajdą w Centrum Przyrodniczym, gdzie otwarto właśnie kolejną edukacyjną ekspozycję dla dzieci, tym razem poświęconą właśnie owadom. Mamy nową atrakcję w Centrum Nauki Keplera, Centrum Przyrodniczym. Jest to wystawa poświęcona owadom. Tak jak pan redaktor powiedział, jest to atrakcja skierowana głównie do dzieci, powiedzmy tak do klas 1-3. Obok wielkogabarytowych owadów przygotowanych ze szczególnym odwzorowaniem anatomicznych detali, odwiedzające ekspozycje w centrum mogą wziąć również udział w specjalnych pokazach edukacyjnych, gdzie w przyjemnej formule pod okiem specjalistów dowiedzą się wielu interesujących rzeczy na temat owadów. Cała atrakcja składa się w zasadzie z trzech elementów. Pierwszym z nich jest pomieszczenie, taki specjalny kontener przygotowany, którym mamy laboratorium, na którym mowa jest na temat owadów. Drugim elementem jest ul, osobne pomieszczenie, w którym dzieci mogą dowiedzieć się na temat życia pszczół, tego w jaki sposób tak naprawdę wygląda życie w ulu, a dodatkowym takim już powiedzmy bardziej wizualnym elementem są trzy duże owady w wielkości ponad 2 metrów, przy których można sobie zrobić zdjęcie. Jest to ważka, osa i mrówka. Centrum Nauki Keplera, Centrum Przyrodnicze znajduje się na ulicy Dąbrowskiego 14. Szczegółowe informacje na temat oferty centrum znajdziecie Państwo na stronie internetowej centrumprzyrodnicze.pl.